Musimy porozmawiać z Kassandrą. Te obszary są jeszcze, można powiedzieć, nieodblokowane. Zaznaczmy sobie zatem cel. Podpłyńmy gdzieś, gdzie da się wydostać stąd. Gdzieś niedaleko powinien stać mój samochód. Nie wiem, czy już go odzyskam, bo nie do końca pamiętam, gdzie go postawiłem. No na pewno nie w takim miejscu. O, czy to on? Nie, tamto coś jedzie. Chyba postawiłem go gdzieś tutaj. Pozwólcie, że ja sobie wrócę tam i zobaczę, czy on tam jeszcze się znajduje. Szkoda byłoby stracić to auto. Nie spotyka się ich tutaj za często. Niestety nie było tutaj mojego samochodu, ale zobaczcie, możemy tutaj rozprawić się z jakimiś ludźmi i zgarnąć sobie jeszcze Playboya w tym barze. Więc oczywiście to zrobimy. Że za pomocą... Pięknie. To było coś. To było coś. O, ukradłem samochód i właśnie policja przerwała pościg. Co oni tutaj sobie tworzyli? Myślałem, że coś interesującego tutaj będą mieli. Tam tylko widzę tego Playboya. Tutaj jest Thompson. Thompsona nie chcemy póki co. Ja jeszcze ma się ten refleks. Otóż ta misja w... No jak już tu jesteśmy, to weźmy nawet te 40 dolarów. Mój kolejny cel... O! W końcu się dowiem, co jest w tych szkatułkach. Patrzmy uważnie, obserwujmy. A, kasiorka. Prawie 1000. Prawie 1000 dolców. Jeszcze jeden zameczek. Im dokładniej ustalicie tą myszkę, tym wolniej będzie obracał się kursor i pole, to w które musicie trafić, będzie większe. Także jeśli nie ufacie swojej zręczności, to jest to takie uproszczenie, z którego możemy korzystać. Czasem z niego korzystam, czasem nie korzystam. Mam zamiar jeszcze ukraść ten wózek, żebyście zobaczyli. Serio? Ciągle będziecie... Będziecie ciągle dzwonić na policję? Okej. Tak to się załatwia w świecie mafii. Żartuję oczywiście, no postronne osoby cierpiały, ale nie zawsze. Tylko jeśli były jakimiś głównymi celami, czy przeszkodą do zrealizowania. Jakie ma hamulce, w miejscu staje. Okej. Jeszcze sobie zgarnę znajdźkę po drodze i pogadam o tym, że w tej chwili jakby ukończyliśmy pewnego rodzaju prolog. Prolog, wprowadzenie, coś w ten deseń wprowadzający nas właśnie w świat przestępczości, w świat zemsty, który oferuje nam Mafia 3. Gra nas tutaj prowadziła, podpowiadała nam,
Czy teraz będzie nam podpowiadać? Nie wiem. Na pewno to było coś przydatnego. Teraz to wszystko będzie szło dużo płynniej. Chociaż mam nadzieję też, że nie będzie oczywiście tak łatwo, jak było do tej pory. Przypominam, że gramy na poziomie trudnym, więc... No, pasowałoby coś wymagać od tego poziomu. Porozmawiajmy sobie z Kassandrą. Widziałem tutaj taki całkiem przyjemny wózek. Być może, jeśli jeszcze będzie stał po wyjściu z tego miejsca, to go zgarnę i się nim przejedziemy kawałek. Set's dead. The hollow's yours. They say you strung him up on the old Ferris wheel. He killed Ellis. Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. The righteous will rejoice when he sees the vengeance. He will bathe his feet in the blood of the wicked. That goes both ways, you know. Thought you said all that was behind us. My men are struggling with the notion that we now have to answer to the same men who killed Baca, who wiped out half our number. If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Of course not. But gestures carry weight. And if you were to help my man Emmanuel, that's a gesture that would go a long way in calming nerves. What's he need? He oversees my reefer operation over at the boathouse. Help him, and I'll see to it you get a potion of the profits. Just so we're clear, I'm expecting a cut of everything, not just what comes from selling weed. It's gonna cost a lot of money to take down Marcano. Don't worry. I'll make sure you get your money. Odblokowano misję opcjonalną. To jest coś, czym na pewno również się zajmiemy. Misję opcjonalną mamy tutaj. Ruszyliśmy z fabułą do przodu. A skoro popchnęliśmy tą fabułę do przodu, to myślę, że znajdziemy chwilkę, aby zająć się misją poboczną. Mówiłem już o wendecie. Nie ma tego wozu. Mówiłem o wendecie jako o jednej z zasad mafii. Jeszcze obok, tuż obok wendety stoi omerta. To też jest coś tak jakby obowiązkowego. Nie ma już tego wozu. Cholera, a wyglądał na sportowy. Miał spoiler i w ogóle. Tutaj chyba jakaś kolizja była. Może nikt by się nie przyczepił za zgarnięcie popsutego auta. Zobaczmy. O właśnie. Otwarte, otwarte. Ale tutaj mamy coś jeszcze ciekawego. Tylko mam nadzieję, że to będzie zapierdzielać. A tu stoi coś takiego samego praktycznie, więc... No dobra. Fajnie. O! Nie, nie, to nie ten. Ale coś takiego jak o ten, tylko wyglądał na dużo bardziej stuningowany. Miał zmienioną maskę, miał spoiler. Na pewno to było coś fajnego. Coś, co rozwijało przyzwoitą prędkość. Ten widzę też nie jest najgorszy. Lubię kabriolety, no co mogę wam powiedzieć. Sam myślałem nad Mazdą MX-5. Ja sobie zostawię pieniążki w sejfie.
i widzimy się za chwilę. No i już jesteśmy na starych kościelnych śmieciach, że tak to nazwę. Kierujemy się w stronę Emanuela. You want to buy something? You need to talk to Cassandra. She said you could use some help, assuming you're Emmanuel. Assume at your own risk, Lincoln Clay. So running the weed, y'all got a routine laid out? We take a boat to the bayou, grab the bears, bring them back. Bayou can be a rough territory. Dixie Mafia knows every inch. Did those white boys scare you, friend? Did they touch your zozo when you were a child? Sandra failed to mention your charming personality. I highly doubt she forgot. You do this kind of thing back in Haiti? Back in my country, I was a hoogan, a priest. Those priests know about trafficking weed. I did not run marijuana, friend. My cargo was refugees, people. I saved their lives, got them away from Duvalier. But you probably don't know much about that. We gonna have a problem, you and me? Cassandra says we are partners, that everything is cool between us. Are we cool? Don't think I call it that. Neither would I. Cassandra might be able to let go of what you did to our people, but I cannot. Maybe you'd be happier back in Haiti. It was not my choice to come here, leave my home. But I'm trying to make the best of it. Aren't we all? There are still Dixie Mafia scattered around the hollow. If you have the time, you should see to them. Convince them to leave. Shipments of weed is being delivered down in the bayou. Get a boat, use it to bring everything back. A word of advice, Frey. There is one thing you should never, ever do if Cassandra asks. Poker. Don't ever play in poker. She will leave you with your zozo in your hands and not enough for cab fare. Take my word for it. Zaiste cenna rada, Emanuelu. Czy coś mnie tutaj interesuje? Niezbyt, tu jest tylko Thompson. O, The Animals w radiu. Tak, dzięki mnie. Szkoda tylko, że Emmanuel tego nie docenia i dalej złości się za imprezę u hajtańczyków. Gdzie tutaj możemy dokonać tego przemytu? Tak się zastanawiam. Bo on też chciał, żebyśmy załatwili jakieś niedobitki mafii Dixie. Może automatycznie uruchomi się ta misja, kiedy wsiądę na łódź. O, jest tutaj, patrzcie. Dostań się do portu przemytników. Doprowadź łódź do miejsca zrzutu marihuany. Strasznie szkoda, że nie widać tych wszystkich misji z większej odległości. To strasznie utrudnia szukanie. No ale jest to też pewnego rodzaju atrakcja, czyli trzeba dokładnie patrzeć na mapę,
zajmijmy się podróżą do portu przemytników. Może chwilę sobie ze mną popłyniecie, co? Zobaczycie, jak tutaj się prowadzi łódź, poobserwujecie tereny. Zobaczymy sobie, jakie łodzie pływają. Mieliśmy okazję już widzieć jakąś łódź wiatrakową. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Zerknięcie na mapę, którędy tutaj dopłyniemy. Zarówno tędy, jak i tędy. Może popłyniemy tędy. Niby tutaj jest ciaśniej, ale może będzie też atrakcyjniej. Oj, nie wiem, w co ja uderzyłem. Czy to jakiś... A, aligator! Patrzcie, to są aligatory. Ja cię kręcę. Ciekawe, czy one... Wiecie, mogą coś nim zrobić. Nie, jeden z youtuberów pewnie będzie przerażony, bo... Jak oglądam jego odcinki, to zawsze wspomina... Wspomina o tym, że się boi aligatorów. Jesteśmy niedaleko. Nie, tędy się nie dostaniemy. Możemy sobie albo podpłynąć bliżej tędy dookoła, albo przejść kawałeczek lądem. Nie, jednak wybiorę podróż. Podróż dookoła. To będzie po prostu praktyczniejsze. O, popatrzymy sobie na łódź. Taka typowa łódź, która pływa gdzieś nie wiem, w dżungli, w Afryce, na bagnach. Znaczy na bagnach, gdzieś tam, wiecie, na dżunglowych wodach. Piraci też pływają takimi łódkami, z tego co widziałem. Tutejsi piraci, dzisiejsi, tymczasowi. Czy ja mam ich załatwić? A, tutaj jest... Tutaj jest łódź dla mnie przygotowana. Tu jest łódź dla mnie przygotowana. Zajmijmy się więc okradnięciem tego miejsca. Albo się dogadaniem. Zobaczymy. Od tyłu będzie z elementem zaskoczenia. Niechcąco przerwałem akcję. Nie, nie było to zamierzone. Zamiast F wcisnąłem Q. Przypuszczam, że on zaraz będzie nawracał. Oh yes! Zobaczmy, jak to strzela. Nie tak źle, powiem wam.
Zastanawiam się, jakby się to sprawdziło przeciwko przeciwnikom. Ach, tutaj pikuje nam automatycznie, jak już coś weźmiemy. Może być i tak. Do miejsca zrzutu nie mamy daleko. Oj. Się uczepili, cholera, jak rzep psiego ogona. Kiedy można zwiększyć zyski, to sobie te zyski zwiększymy. Już widziałem z daleka ten pakunek. Podobno przyda nam się dużo, dużo pieniędzy w walce z Markonim, także myślę, że tych zysków nie zaszkodzi zwiększyć. Zerknijmy sobie na mapę, żeby nie płynąć na gapę. Nie czuję, jak rymuje, tak, macie rację. Aha, czyli tą samą drogą, co przypłynęliśmy, dostaniemy się w miejsce docelowe. Może tym razem już nie będę wam zawracał głowy podróżą. Nieubłaganie zbliżamy się do miejsca powrotu. Jeszcze czeka nas wycieczka autem. Podoba mi się. Szczerze mówiąc, to tak średnio podoba mi się pomysł z Vendettą. Jednak te mafijne działania, to było coś ekscytującego po prostu w Mafii 2. Mam nadzieję, znaczy Mafia 3 nadrabia takimi smaczkami właśnie, jakie obserwujecie w tej chwili. Czyli teoretycznie prowadzimy wendetę przeciwko mafii, ale też współpracujemy z nimi. Gdzieś tam w misjach pobocznych, w misjach głównych, przy eliminacji innych osób. Dostawa ukończona. Dokonałeś przemytu dla podległego ci bossa. Wróć do szkodzenia Markanowi i jego biznesom. Opcjonalnie możesz kontynuować prowadzenie przemytu, aby zwiększyć zarobki biznesów przestępczych podległych ci bossów. Prowadząc przemyt, pomagasz podległym ci bossom rozwijać ich biznesy i zwiększasz ich lojalność wobec ciebie, co ponadto pozwoli im rozwinąć sieć współpracowników i zwiększyć dolę, którą ci odpalają. Cudownie! Mamy następną misję opcjonalną. Być może tym razem coś dla strip klubu, kto wie. Chociaż nie sądzę. Myślałem, że... A coś tutaj się pojawi. Coś tutaj się pojawi? Nie. Nic się tutaj nie pojawi. Dobra, może popchniemy troszkę główną misję tym razem. A potem zobaczymy.